Rozpoczął się 42. Międzynarodowy Turniej Szermierczy Dzieci Challenge Bratislavia. To jedna z najbardziej prestiżowych imprez na świecie dla najmłodszych adeptów tej dyscypliny sportu. Na taki sukces, bo można już o tym turnieju powiedzieć, bo ma markę światową. Bez reklam, bez zapraszania, sami wszyscy się zgłaszają i przyjeżdżają. To po prostu to świadczy o tym, że po pierwsze trzeba być cierpliwym, być rzetelnym i jeżeli to jest spełniane, to w pewnym momencie okazuje się, że cel zostaje osiągnięty, tak jak 42. edycja tego turnieju. Chyba znowu pobijemy te wszystkie rekordy, choć nie o rekordy tu chodzi, a o spotkanie, ale jednak w zeszłym roku wystartowało nas około 2800. 36 krajów. W tej chwili już wiemy, że możemy magiczne 3000, ponieważ na pewno się więcej ludzi zgłosiło. Około 40 krajów i w tym roku pierwszy raz mamy nowego gościa, to jest Zjednoczone Emiraty Arabskie. W tym roku także rywalizacja toczyć się będzie w trzech broniach: szpadzie, florecie i szabli. Wrocław będzie stolicą tej dyscypliny przez 5 dni. Znakomicie zorganizowany, w uroczym miejscu, w znakomitej atmosferze. Proszę zobaczyć dookoła. Kilka tysięcy młodych ludzi razem z rodzicami. Atmosfera sportowa, nie sielankowa, ale sportowa. No tylko, że walczymy i ci młodzi ludzie uczą się tego od najmłodszych lat. To jest moja kochana dyscyplina, oprócz tenisa stołowego, no bo to jest pasja mojego życia. Ale jestem od wielu, wielu lat i chciałem tu przede wszystkim organizatorom pogratulować za wspaniałą imprezę. W ceremonii otwarcia turnieju uczestniczyło wielu sportowców, trenerów, którzy najlepiej wiedzą, ile pracy trzeba włożyć, by osiągnąć poziom mistrzowski. Oni tu dojrzewają, uczą się bardzo wielu rzeczy przez to, że tych walk jest dużo, że są różnorodne. Dzisiaj pierwszy dzień turnieju Szpada Dziewcząt. Do rywalizacji zgłosiło się 499 zawodniczek z 18 państw, m.in. Brazylii czy Izraela. Polki walczyły dzielnie. Dopiero w półfinale najstarszej kategorii odpadła Cecylia Cieślik, ubiegłoroczna triumfatorka Challenge Bratislavia. Jestem zadowolona, że doszłam tak daleko, chociaż wiem, że mogłam wygrać tę walkę, tylko po prostu nie starczyło mi sił i czasu. W finale tej kategorii walczyła Alicja Klasik. Za przeciwniczkę miała Węgierkę Diana Demeter. Polka od początku kontrolowała pojedynek, by wygrać pewnie 15-7. Jakiś stres był, ale próbowałam zachować spokój i robić to, co potrafię. W młodszych kategoriach wiekowych triumfowały Maja Frajrach, reprezentantka Izraela, i Węgierka Loti Chorwat. Jutro Szpada Chłopców.